Proszę Państwa, 20 lat temu Lester Turow w profetycznej, z mojego punktu widzenia, pracy na temat przyszłości kapitalizmu powiedział, że kiedy technologia i ideologia zaczynają się od siebie oddalać, jest jedynie kwestią czasu, kiedy wydarzy się wielki wstrząs, trzęsienie ziemi, które zachwieje systemem. Ten wstrząs, to trzęsienie ziemi przyjęło postać globalnego kryzysu finansowego. A czynnikiem, który to wywołał, była między innymi rewolucja technologiczna określana jako FinTech Revolution. Ta zmiana technologiczna spowodowała bardzo silną reorientację funkcjonowania banków i instytucji finansowych z wcześniejszej dominującej orientacji relacyjnej w kierunku orientacji transakcyjnej. Celem stawało się przede wszystkim sprzedawanie produktów, wciskanie klientom produktów. Nie tak dawno prezes jednego z wielkich polskich banków powiedział mi, że przez lata był poganiaczem pracowników do sprzedawania produktów i że to musi ulec zmianie. A jakie są konsekwencje takiej reorientacji? Możemy zobaczyć na przykładzie kiedyś symboli solidnej bankowości takich banków jak UBS czy Deutsche Bank. Ważniejsze jest jednak to, że te zachowania transakcyjne, które spowodowały, że w bankach zaczęli przede wszystkim rządzić traderzy, wytworzyły produkty finansowe zagrażające systemowi finansowemu. Marek Belka jako prezes Narodowego Banku Polskiego bardzo często powtarzał, jak ważne jest wprowadzanie środków makroostrożnościowych, ale jeśli o tym dyskutujemy, to dlatego, że ta zmiana, którą opisuję, miała miejsce. Jeśli jednak spojrzymy szerzej, nie tylko na rynek kapitałowy, na system finansowy, to zobaczymy, że gospodarka rynkowa zaczęła przypominać coś, co określane jest jako kapitalizm kwartalny, że dominująca stała się krótkookresowa orientacja. Szef General Electric Jeff Immelt mówi, zasadniczo nie jesteśmy przywiązani do niczego, co miałoby roczny horyzont. Sedno w tym, że w erze cyfrowej odczekanie roku, aby coś się zadziało, jest dziwactwem. Ta krótkowzroczność, chcę wyraźnie podkreślić, jest refleksem, jest następstwem wąskowzroczności. Przede wszystkim bardzo wyraźnej orientacji na zysk, kalkulowany już nawet nie w kategorii rocznej, a kwartalnej. Co się dzieje w konsekwencji? A mianowicie to, że oportunizm staje się dominującą orientacją większości firm, przy czym rodzi on specyficzne formy współzależności. I te specyficzne formy współzależności określamy jako pole grawitacyjne oportunistycznej gry rynkowej. Najważniejsze jest to, że w tej grze liczy się przede wszystkim elastyczność i czas. Czas jest rozszerzany na zasadzie teraz, ale zanika myślenie o czasie w kategoriach przyszłości. Graficznym obrazem takiego pola grawitacyjnego jest to, co Państwo przed sobą widzicie. Te relacje są nietrwałe, są zrywane, są cząstkowe. Jakie są konsekwencje takiej dominacji, krótkookresowej orientacji? W istocie rzeczy firmy, które działają w takim polu grawitacyjnym, wpadają w pułapkę społeczną. Nie mogą wyjść z takiego pola, ale jednocześnie pozostawanie bardzo często nie ma sensu. Natomiast ważniejsze jest dostrzeżenie, że konsekwencja takiego funkcjonowania gospodarki rynkowej przenosi się na zagrożenie etatystyczne, antywolnościowe, autorytarne i antydemokratyczne. Jutro w swoim programowym wystąpieniu będzie mówił o tym Adam Daniel Rotfeld w odniesieniu do spraw międzynarodowych. Uważamy, że wyjście z tego pola nie znajdziemy wyłącznie po stronie państwa, że ważniejsze jest to, by chcąc bronić gospodarki rynkowej, przede wszystkim zmieniać sposób funkcjonowania firm. W tym oportunistycznym polu firmy działają jako firmy racjonalizujące myślenie linearne. To myślenie linearne, które w odniesieniu do marketingu zostało skonkludowanym stwierdzeniem, że marketing to jest najkrótsza droga od produktu na śmietnik.
nie dostrzegamy, bo nie uwzględniamy w naszych kalkulacjach to, jakie wartości w konsekwencji takiej linearnego myślenia i działania niszczymy. Myślenie linearne stanowi kwintesencję oportunistycznej gry rynkowej. Coraz częściej chcemy dyskutować o gospodarce cyrkularnej. W Polsce określamy ją jako gospodarkę w obiegu zamkniętym. To próba graficznego przedstawienia takiego myślenia odniesiona do surowców i recyklingu. Czy ten typ gospodarowania w obiegu zamkniętym rzeczywiście czyni zmianę? Otóż uważamy, że tworzenie takiego obiegu tej zmiany nie uczyni, że gospodarka cyrkularna tak rozumiana, czyli przez pryzmat recyklingu, jest w istocie rzeczy najprostszym jej zrozumieniem i że firmy się skupiają w takim cyklu technologicznym, ale to jest w istocie rzeczy obieg zamknięty jako pętla, która implikuje powtarzalność i może dawać oszczędności, a nawet efektywność, ale nie prowadzi nas do zmiany pola grawitacyjnego oportunistycznej gry rynkowej. Jeśli chcemy to pole zmienić na inne, określane przez nas jako pole gry relacyjnej, to te skupiska muszą inaczej wyglądać. Inaczej musimy zdefiniować rozumienie gospodarki cyrkularnej. Jeśli więc chcemy przejść do innego typu gry rynkowej, jeśli chcemy obronić grę rynkową, to dlatego powinniśmy myśleć o tym, jak przekształcać firmy, stąd koncepcja firmy idei, o której będzie mówił Mateusz, i w ogóle to poszukiwanie odniesienia gospodarki do wartości, a więc także open eyes economy. Żeby to miało ekonomiczny sens, to niezwykle ważne jest dostrzeżenie różnicy między dwoma typami efektywności. Efektywności ją operacyjną, instrumentalną, na której głównie się koncentrujemy, i efektywnością strukturalną. Otóż dostrzeżenie znaczenia efektywności strukturalnej wymaga szerszego podejścia, szerszego spojrzenia na pojęcie gospodarki okrężnej, a w szczególności dostrzeżenia, że te skupiska firm, o których nam chodzi, nie mogą być tradycyjnymi klastrami, w których pojawiają się firmy produkujące to samo, ale budujące silniejszą pozycję rynkową. A muszą być to klastry firm, które ze sobą współdziałają, budują trwałe relacje, a nie tylko transakcyjne relacje, i które wzajemnie tworzą tę okrężność. Co oznacza, że w istocie rzeczy nie tylko starają się eksploatować dostępne zasoby, ale myślą o ich wykorzystywaniu w taki sposób, by zarówno od strony przedmiotowej, skali, jak i od strony podmiotowej, podziału tych zasobów, można było je odtwarzać, można było je pomnażać. Uważamy w związku z tym, że podmiot, który koncentruje się wyłącznie na efektywności instrumentalnej, operacyjnej, który nie potrafi pomyśleć o okrężności i włączyć swoje działanie do okrężności, nie przyczynia się do odejścia od oportunistycznej gry rynkowej i nie przyczynia się do możliwości przezwyciężenia tych negatywnych konsekwencji. W istocie rzeczy to, o czym chcemy mówić, dyskutować, o czym pisaliśmy w dwójkę, co także znajduje się w tekstach książki kongresowej, ma nas wieść do innego spojrzenia na rozwój, który traktujemy jako spiralę. To jest graficzny symbol myślenia o rozwoju. Jakie to ma znaczenie? Otóż jeśli myślimy w ten sposób, to tu pojawia się rzeczywiście po raz pierwszy wymiar czasu, rozumiany jako przyszłość, którą chcemy zagospodarować. Rozumiany jako to, że myśl wyprzedza nasze kroki, że myślimy także o tym, że ma się dokonać nie obieg zamknięty, nie pętla, a ma się dokonać zmiana dotycząca naszej firmy i otoczenia. Takie myślenie o rozwoju, które wymaga przejścia do innego typu gry rynkowej, stwarza nam zupełnie nowe możliwości działania, kreuje inne sposoby postępowania, ale wynikają one z takich relacji społecznych, których dotychczas nie ma, a jeśli występują, to występują na marginesie oportunistycznej gry rynkowej. Teraz czas na Mateusza. 9,5 minuty, ty masz 10,5.